Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj mam coś, czego dawno tutaj nie było. Nowa Kia ProCeed w wersji GT. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Nowa Kia ProCeed GT, 1.6 turbo, 204 konie, z automatem 7 DCT, wersja GT z pakietem premium, z pakietem bezpieczeństwa i z pakietem technologicznym. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza na rok produkcji 2023 157 900 zł brutto, bo przy okazji tego samochodu i tej prezentacji chciałbym również powiedzieć, że zostaje przywrócona możliwość zamawiania samochodu na rok produkcji 2023. Kolor Dark Pentametal, wersja GT, czyli felgi 18 cali, te czerwone wstawki na progach, czerwone wstawki na zderzaku z przodu, nowy wzór reflektorów, full LED, poliftowy, tak wygląda grill. Ta czerwona kokarda idealnie komponuje się z tymi czerwonymi wstawkami. Czarne lusterka, chromy wokół okien, ciemne szyby z tyłu. Prezentuje się zacnie, co? Zgodzicie się? I te światła. To jest coś, dzięki czemu nie można tego samochodu pomylić z żadnym innym. I ten stop jak w Formule 1. Mrugający w razie awaryjnego hamowania. Kolor Dark Pentametal. Jeśli ktoś byłby zainteresowany ofertą, zamówieniem, zapraszam do kontaktu 58 552 3636. Tymczasem ściągam kokardę i zrobimy jeszcze jedną rundkę bez kokardy. Proszę bardzo, teraz w pełnej okazałości. Logo GT, grill z czerwonymi wstawkami. Tutaj jest radar do hamowania autonomicznego, do aktywnego tempomatu. Felgi 18 cali, nowy wzór tych felg, cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 157 900 zł brutto. Zajrzyjmy do środka. Wszystko wykończone na miękko. Tutaj czerwona nitka, czerwone przeszycie. Miękko. Elektrycznie składane lusterka. Pakiet AEB, pakiet bezpieczeństwa to czujniki martwego pola. Fotel z pamięcią to pakiet, po prostu w GT Line to mamy. Czujnik martwego pola, asystent pasa ruchu poziom pierwszy. Otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika. Cyfrowe zegary. Wielofunkcyjna kierownica, kierownica ścięta u dołu w kształcie litery D, logo GT. Tapicerka półskórzana, po bokach skóra, w środku zamsz, logo GT, czerwona nitka, czerwone przyszycie. Zwróćcie uwagę na wyprofilowanie tych foteli. Fotel jest oczywiście elektryczny, z dwiema pamięciami. Elektryczny hamulec ręczny, podłokietnik ze schowkiem, przesuwany podłokietnik. Skrzynia biegów, albo raczej lewarek. I tutaj też czerwona nitka, czerwone przeszycie. Pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana przednia szyba, podgrzewana kierownica, dwustrefowa klimatyzacja, nawigacja z dostępem do internetu, z usługą Kia Connect. Kierownica mi się podoba, to czerwone przeszycie. Wyprofilowanie i ta perforowana skóra. W wersji GT sufit czarny. To praktycznie pełna konfiguracja tego samochodu. Jedno, czego mu tutaj brakuje, to dach panoramiczny. I to byłby tak zwany popularnie full-full. Po bokach skóra, w środku zamsz, dwa isofiksy po bokach, podłokietnik i kanapa dzielona 40-20-40, czyli mamy tunel środkowy, coś dłuższego można przewieźć. Nawiew dla pasażerów z tyłu, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Ładne chromowane nakładki na progi. Kombi, które nie wygląda jak kombi. A pojemność bagażnika wskazuje, że to jednak kombi. 594 litry pojemności.
trochę schowków pod spodem. Tutaj mamy akcesoryjną matę, drugi komplet dywaników z logiem GT, welurowe, gumowe dywaniki na podłodze, elektryka, klapy. I zdecydowanie ponadczasowa linia tego samochodu. Nakładki. Tutaj też dywaniki gumowe z logiem GT. Deska. Fotel pasażera, również podgrzewany. Tak wygląda tapicerka. Logo GT. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości fotela i z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. Nagłośnik JBL, czyli 8 głośników, subwoofer, wzmacniacz. Tak jak powiedziałem, pełna konfiguracja tego samochodu, poza jednym pakietem, czyli panoramicznym dachem. Cena cennikowa 157 900 zł brutto. Wersja GT to również usportowiony wydech. Tyle wystarczy, nie będziemy tutaj więcej hałasować w salonie. Musimy jeszcze odpalić zegary, żeby pokazać grafikę. Cyfrowe zegary. Wzór już po liftingu. Nawigacja. Kamera. Dynamiczne linie. Kia Connect aktywujemy później. Mogę Wam jeszcze pokazać grafiki zegarów dostępne, czyli zestaw wskaźników, motyw zestawu wskaźników i klasyczny A, klasyczny B, klasyczny C i dynamiczny. A ta grafika również zmienia się w zależności od pogody, warunków. Tryb sport i te podstawowe. Zostawmy połącz z trybem jazdy. Dwustrefowa klimatyzacja. Pakiet zimowy, czyli podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica, podgrzewany fotel pasażera z trójstopniową regulacją. Tutaj też trójstopniowa regulacja. Elektryczna, elektrycznie podgrzewana przednia szyba, indukcyjna ładowarka, lusterko fotochromatyczne. Tryb sport. Tutaj mamy przytrzymanie tego przycisku, mamy asystenta parkowania. To też jest ważne, bo sam się na początku nad tym zastanawiałem, jak włączyć asystenta parkowania, który jest w cenniku i w konfiguracji. Tym przyciskiem włączamy. Tym włączamy, wyłączamy czujniki parkowania, włączenie, wyłączenie start-stopa. Fotel z pamięcią, więc fotel się odsuwa, to też można ustawić. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. A osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu 58-552-3636. Do zobaczenia przy następnym filmie. Dziękuję, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.